Dużo się dzieje aktualnie wokół Among Us. Nadchodzi aktualnie nowa mapa, której trailer sobie dzisiaj też zobaczymy. I nawet, serio co widzę, to Among Us zostało ogłoszone najlepszą grą multiplayer w 2020, więc fajnie. Zostawcie łapkę w górę na starcie, jeżeli lubicie Among Usowe relity, to będziemy je robić częściej. No a dzisiaj zobaczymy, co się działo w tym tygodniu w Among Us. W sumie wchodzenie do eventów mogłoby też przypominać wchodzenie do komina. Taki świąteczny Among Us, tylko że przejścia są w kominach. Fall Guys, Among Us, Among Guys. Ej, dobra, ja już rozumiem. Słuchajcie, jedyna różnica pomiędzy tymi dwoma grami, przynajmniej postaciami z tych dwóch gier, to jest to, że Fall Guysy to mają takie, wiecie, odsłonięte. Among Us, no to wiadomo, są w kosmosie, nie zawsze, ale zwykle. Zwykle na tej mapie, nieważne. No i mają tu takie szkiełko i plecak. Among Guys, Fall Us. Ja bym chciał zobaczyć mieszankę tych dwóch gier. Uciekanie przed impostorem po torze śmierci. Patrzcie, kosmita? Gdzie, gdzie? I się tylko śmieje. Nie wiem, o co chodzi. Świąteczne ciasteczka. O nie, świąteczne ciasteczka Among Us. Jakby w sumie zawsze oglądam takie rzeczy, to to wygląda naprawdę łatwo. I sam mam takie coś, że okej, ja może też bym spróbował. Czy to będzie świąteczny Among Usek? Tak, ale ciekawe, czy będzie miał brodę. Jak Mikołaj, nie, brody nie będzie miał. Ale na przykład jeden nie wygląda jak choinka. Jak Creeper, jako choinka. Creeper choinka. Ja naprawiający światło i randomowe martwe ciało. Hej, to jest najgorsze, jak właśnie jest gasić światło i wyjść do elektrykala. To bardzo łatwo tam znaleźć albo impostora, albo ciało po impostorze. Co to za porównanie w ogóle? Głaskanie po głowie. Co jest 5? Dlaczego ktoś urządza urodziny w Among Us? To jest mocne. Nienawidzę tej gry, kiedy host wykorzystuje swoje zdolności. Jeżeli ktoś mnie wyrzuci, to ja go skikuję. Ale to muszą być jakieś dzieciaki, nie? W sumie. Jakby bardzo mnie to dziwi, że Among Us jest właśnie w taki sposób zrobiony, że wbijamy do lobby i jedna osoba klika start i może wyrzucać. Brakuje chyba takiego faktycznie równego serwera. Coś a la Quick Game. Po prostu, że klikacie i wbija i sam wam grę odpala. Mój bieg desperacji po tym, jak zobaczyłem impostora wstrzykującego z wentów. My chyba oglądamy tego żółtego. Dobra, to jest ten żółty. Żółty gdzieś zaczął biec, ale jednak stwierdził, że wróci. I było widać, jak się went otwiera i zobaczył pomarańczowego. A pomarańczowy się chyba przestraszył. Próbuje wiedzieć, co ma robić, ale stwierdził, że chyba w końcu złapie tego żółtego. Zamknął mu drzwi i ten biegnie naokoło z nim. Ej, co jest? A, bo jeżeli światło zgaszę, to wcale niczego nie poprawia w tej sytuacji. O, jak mu uciekł? Co? Tamtego nie złapa. Chyba już był w jego zasięgu w sumie, nie? Dobra, ucieka i on dobiegnie do przycisku. Zrobi to, zrobi to. Nie, tam są drzwi zamknięte. Czy co? Jednak go dorwał. Myślałem, że on mu serio ucieknie. Kilka kolorów, które byłyby cool. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, co to za kolory. Retro to jest kolor. Retro. Złoty, no dobra, złoty faktycznie. Szary, to też ma sens. Miętowy, okej. Okay. Peach? No nie wiem, czy to mi w sumie przypomina peach. Ale dobra, ja się może nie znam. Kiedyś totalnym dnem w grze, ale przynajmniej grasz bez haksów. Przynajmniej kończysz jak złoty śmieć. Podwójny bad timing w Among Us. Poszedł, gościa zabił. Aha, no tak, ale ta mapa jest właśnie o tyle niefajna, że ona ma ten taki chyba długi korytarz i no wiecie, no. Jak ktoś tam pójdzie, to tak naprawdę to jest bardzo przypałowe miejsce. Ogólnie ta mapa jest przypałowa, bo ona ma dużo właśnie takich miejsc, że nie da się pójść w kółko na przykład, tylko jest gdzieś ślepy zaułek. W sumie to wszędzie ślepy zaułek. No, teraz goni tego zielonego, a zabił tam tego szarego wcześniej i teraz ma ich tutaj dwóch. Zabił żółtego. Aha, i wygrał jednocześnie. To nie był bad timing. Dobra, mamy wersję Lego. Wersje Lego wszystkiego są świetne. Nie wiem, czy to jest, bo sobie też jakąś animację Lego widzieliśmy, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, czy to było to. Nie, to chyba nie było to. Nie ko... dobra, on się dziwi, że tamten nie zauważył ciała. Ej, ale to jest też dobry pomysł, nie? Żeby po prostu stanąć na ciele po zabiciu, żeby go przysłonić, że ktoś nie zauważy. Okej, okay, czyli chodzi w tym wszystkim o to, że niebieski nie za bardzo ogarnia, co jest 5. Może niebieski to pomylił z freeplayem, gdzie po prostu chodzi i rozwiązuje sobie zadania. W ogóle po co jest komu freeplay? Jest dobre do robienia miniaturek na pewno do filmów. Ale czy ktoś z was gra na freeplayu i po co? Dobra, i jesteśmy dalej przy tym, że niebieski nic nie ogarnia. Ale zamiast tego się skanuje. Tamten do wentu w ogóle wchodzi chyba i wyskakuje na jego oczach. To tak jak z nowym graczem. Aha, ja teraz dopiero przeczytałem opis. To i chodzi o to, że niebieski jest ślepy. No ale nawet dyby. Co się dzieje? O nie, o nie. Co mi się zastąpiło? Dobra, czyli niebieski nie widzi, ale zadanie wykonuje dobrze i wszędzie dochodzi sam. Czy tam coś wpadło? Aha, to były śmieci. Dobra, myślałem, że tam żółty wpadł. I co, ten żółty teraz się pozbędzie tego pomarańczowego. I co, nie, myślałem, że będzie animacja też rozpuszcza w tym koszu. Przed niebieski.
Przedczarny. A, no tak. No i co? On teraz chce tego niebieskiego zabić. I co się stanie? A, i wpadł do śmietnika. Okej, okay, niebieski geniusz. To jest ten moment, kiedy odparcie grę mija 13 sekund, to jest zapisane. I nawet ktoś klika przycisk emergency. I ktoś nagle stwierdzi, że a, bo się dziwnie na niego patrzyliście, albo napatrzyliście za nim, że jesteście na pewno imposterami i od razu was wyrzuca. Ja tak miałem chyba tylko dwa razy. Znaczy nie, że mnie wyrzucili, tylko że byłem przy takiej sytuacji. Co się dzieje? Biedne dziecko, to ci to zrobił. I się okazuje, że to dziecko impostora. To by było dobre zagranie, gdyby się tak dało. Byliśmy w elektrykalu. Czarny i zielony, bezpieczni. Pewny siebie. Kiedy się jesteś już ostatnim gościem, wiem jak to zrobić, ale nie wiem, czy mam wystarczająco siły do zrobienia tego, o co chodzi. Przed zgaszeniem świateł i po zgaszeniu świateł. To jest najśmieszniejszy mem, jaki się widziałem z Among Usa. Ja i Czarny byliśmy w nawigacji. Ja byłem w weaponsach. Ja byłem w tarczy. A ja w Elereterek. To jest jakby... Ja słyszałem, że ta nowa mapa Among Us ma chyba coś wspólnego właśnie z tymi postaciami. To znaczy, nie wiem, czy są postacie z jakiejś innej gry czy coś, ale coś takiego słyszałem gdzieś. Do końca nie pamiętam, o co chodziło, ale jestem prawie pewien, że chodziło o to, że w Among Us odwzorowali jakąś część mapy przynajmniej z innej gry albo bajki, która właśnie tak wyglądała. Masz tylko jednego gryza. Ciekawa animacja, bez kolorów, po prostu szkic, ważne, żeby działało, a nie żeby wyglądało. Ale to jest znowu animacja z dzieckiem. Ojeju, no fajnie, uczenie chodzenia. W ogóle czemu postacie z Among Us mają dzieci na statku kosmicznym w skafandrach? Biedne dzieci. Kiedy ktoś odpali latarkę w twoją twarz. No, oślepienie. Dobra, i czas na trailer nowej mapy w Among Us. Zobaczmy sobie to, co to będzie, co to będzie. Bo ja wiem, że to będzie chyba właśnie coś latającego, nie? No, to jest jakiś latający statek. Nawet fajna animacja, ale czemu tutaj nie ma audio? Nie wiem, czemu tutaj nie ma audio, bo po prostu nie ma audio. O, i to jest właśnie ujęcie z tej mapy. Ta mapa, ciekawe, czy w sumie będzie większa, jak... Ej, co to jest? To mi przypomina... W sumie nie powiem co. Jakieś, dobra, mamy jakieś jeżdżące kładki, nowe zadania, to wiadoma sprawa w sumie. Ej, a czy nie było takiego tematu, że mieli dodać detektywa do Among Us? Takie by się co zrobił już całkowicie Trouble in Terrorist Town. Dobra, mamy kuchnię, ale generalnie jak się patrzę na tą mapę cały czas, to ona jest nawet duża. To znaczy, dużo jest w sumie miejscówek. Airship, tak się będzie nazywać. Trailer się pojawił 2 dni temu, więc mam nadzieję, że jak najszybciej w to zagramy. Kiedy impostor się chowa w wencie, to jest coś w tym stylu. Moja drużyna, kiedy wyrzucili mnie nawet po tym, jak się skanowałem. Fajny taniec, wytyfy. A to co to jest? To jest łatwa strategia, by wygrać na Mira HQ, jako crewmate. To znaczy po prostu stać w miejscu i czekać, aż się zadania porobią, czy OCB? Okej. Okay. O co chodzi? Ten Daisy wybiegł z dołu. Czy on włączył emergency? A dlaczego akurat? Co? Dobra. I co? Daisy wyszedł. Jakby dalej nie rozumiem, dlaczego on go oskarżył. To znaczy, jakby ten Daisy wyszedł z miejsca, gdzie jest ślepy zaułek. To jest fakt. No ale tam chyba się robi taska jakiegoś? W sumie to nie wiem. Ale to był taki troszkę ślepy strzał jak dla mnie. To nie było wcale chyba aż tak dobre. A jeżeli tak, to jest kolejny argument za tym, by grać na tej mapie. Ja mówiłem, że właśnie to jest w niej najgorsze. Że tam jak ktoś idzie z jakiejś strony, to już wiadomo OCB. Co to jest? Czy to jest Among Us, ale w wersji pirackiej? Aha, dobra, bo to jest Among Us, ale koncept na mapę... Ej, to by było fajne też, nie? Na statku, jakby się znajdowali wszyscy. Czyszczenie wentów, koncept taska. Jakby to wyglądało. O kurcze, ale tutaj mamy ciekawą symulację, nie? Znaczy symulację, przedstawienie tego. To będzie naprawdę całkiem real. I śmiesznie by było, ale chociaż mi się wydaje, że jak na taką grę jak na Among Us by było trudne. Jakby ktoś był w wencie, to żeby go tutaj było widać. To by było piękne. Ręce! Czy to jest tego nowego trailera? Czyli jednak postacie z Among Us mają ręce. Znaczy no w sumie faktycznie mają, bo przecież pistolety mieli i wszystko, no dobra, nieważne. Kiedy widziałeś kogoś, kto przechodził przez wenta, ale finalnie nie był impostorem. Wiecie co, ja też miałem takie sytuacje. No, ja widziałem, jak on z wenta wyszedł. I kij nie był impostorem. Ostatnie spotkanie. To jest ostatnia wieczerza, ale na Among Us przeniesiona. Co się tutaj dzieje? Czemu tutaj są jakieś... Co? Pracuję nad matematycznymi testami w Among Us? Dla moich studentów? In Google Slides. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj po prostu chyba po przyciskach, tak? Trzeba klikać. I tutaj na przykład jak mają kartę, to mają jakiś
zadanie matematyczne. Gdzieś indziej, aha, rozumiem, tutaj przychodzą kolejne zadania i to też wykonują. To jest, no, w teorii, wiecie co, fajne, nie? Jakieś takie, że wow, ale on się stara, ale w praktyce to czy wam, dzieciaki, serio potrzeba takiej formy wizualizacji do tego, żeby proste zadanie rozwiązać? Chociaż ja rozumiem. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak nauczyciel przynajmniej traci czas na robienie takich rzeczy, to nie traci więcej czasu na pisaniu większej ilości zadań, więc jest w tym jakiś plus. A to co? Kod w wentach? Ej, co się stało? Co się stało? Ja, wenty mieć w domu, w których wam koty wychodzą. Pomysły na... Ej, ale się przez chwilę poryłem, bo to są pomysły na emograsowe postacie. Przez chwilę myślałem, że to będzie slime, bo to woda, a to lawa z Minecrafta, a to zombie. Jakby coś się tutaj zgadza, co nie? Ale czemu one są przeoczyste we trzy, jakby... Ja rozumiem, że to i to, ale ta... Nie wiem. Przerobiłem mój koncept na animację. Co to znaczy? O nie! Przerobił to? Co? Co? Ej! Ej! To działa! Ktoś to zrobił! Ktoś to zrobił! Czyli jednak! Aha! No dobra. Ja się zastanawiam, kiedy w Among Us zacznie się jakieś tempo aktualizacji większe, bo na razie to mi się chyba nie śpieszą za bardzo, po prostu mapy dodają mi tyle. To dlatego stoję poza elektrykiem. No i się mogę spodziewać, dlaczego. No tak, dlatego, że mu teraz zamknie drzwi. Ej, bo w elektryku da się drzwi zamknąć. Czy się nie da? Czy się da? Ej, bo jak się da, to w sumie faktycznie ten już zaczyna tańczyć. Już wie, o nie, co to za animacja. Mocne to jest jakieś. O, dobra, ja, co? Taniec zwycięstwa, teraz mu się otworzyłem te drzwi. Jestem prawie pewien. O, wiedziałem, że się otworzyłem te drzwi. Wiedziałem, i wyleciał. Okej, okay. o nie, tutaj, słuchajcie, nie można się śpieszyć. Po prostu trzeba nabrać praktyki. Coś to na spokojnie. A to zadanie może być frustrujące, jak się śpieszycie. To jest najpierw kolejne odkrycie mapy z Among Us, ale to już widzieliśmy na trailerze w sumie, więc nic nowego. Chociaż tutaj mamy też jakąś sterownię. Jakby fajnie, że trzymamy się dalej jakiegoś tam konceptu, który się po prostu dobrze sprzedał. Z czego to jest zrobione? To wygląda jak kamienie jakieś, ale co? Ktoś napisał, że zrobił to ze szkła. No cóż, to wyszło ci fajnie. Ale leda w ogóle sobie gościu zrobił, no to na ścianę walnąć i nawet pewnie fajnie będzie wyglądało. No, taki nawet spoko bym powiedział, przynajmniej coś ciekawego. Gościu wygląda jakby u siebie ucieszony, ale zarówno jak miał kilka nocy nieprzespanych. To stało się jednego dnia, co jest. Ej, czy mogą być goście z takim samym nickiem w lobby? No jak widać? Glitch, nie, to nie glitch. Gdzie to znalazłeś? Wpisałem Wesselman instead of Wesselman. Co jest? Czyli on nie miał być takiego nicku, ale wyszło na to, że mieli ten sam nick. I byli obydwoje... Obydwoje impostorami, mocno. W taki sposób zostały zrobione dźwięki Among Us. O, zobaczmy. No dobre, ale jadąc dalej. Teraz zabijanie, uwaga. I... No, to jest... To nie brzmiało tak samo, ale zmiary... Co? Ej, to łóżko było dobre. To też było dobre, no ale to wiadomo. Co on tam w ogóle w mięso nawalał? Punch and pistol. Ej, to jest dobre. Teraz... Odczyns... Ej! Co jest? Oni mi pokazali, że nagrywali te scenki, a nie w realu je odtwarzać. Chodzę do wenta. Okej. Okay. Co? Co? Ej, dobre. No, chodzenie. No, dobra. Dobrze wybrali powierzchnię. Spotkanie. Uwaga. A, po prostu. Chatting. Co? Co? Ej, dobry jest gościu. Ejection. Co? Porażka. Ciekawe. Nagrał sobie bicie serca. O, tutaj coś się dźwięk nie zgadzał. Co było najlepsze? Zdecydowanie czatowanie. To było, ja bym to wziął normalnie do swojej gry, ten jego dźwięk. Jeden impostor jest wśród nas, o nie. To zdjęcie jest za mocne. Słuchajcie, napiszcie mi, który z nich jest impostorem. To co to jest? To jest ładne postacie z... O nie. To się zaczyna robić złe. Ja wiem, w jaką cenę to może pójść. Potem się biorą jakieś... Jak to się nazywało? Bronis? 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 Coś takiego? Gdyby Among Us było reklamą. No tak. Ej, ale faktycznie Among Us jest idealne na takie reklamiki śmieciowe na Facebooka na przykład. No to jest też takie, że już byście kliknęli... No, już, znaczy kliknęli, powiedzmy,
powiedzieli, ja zrobię to lepiej. Czy jest tylko jedna zagadka, czy kilka będzie? Dobra, kolejne. Mama kontra tata. Co? Aha, no tak, to jest też ten typ. Czyli kto szybciej sobie poradzi z zadaniem, wtedy wam to wyrzuca na psychikę, że nie, to wy poradzicie, że jesteście lepsi. Jestem pewien, że nie może ratować swojego crewmate'a. O, to też wygląda, no, to też tak wygląda. A tutaj? O, ej, nie, dobra, to akurat jest słabe. I to jaki będzie koniec? Czy ratował tego crewmate'a, czy... Nie, nie ratował tego crewmate'a. Holy moly, kiedy jest dwóch impostorów na kamerce. Co? Ten dziadek był najlepszy. Znalazłem się na Walmarcie. No w sumie nic takiego wielkiego. To jest standard. Czy to jest... Właśnie, no właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj to jakaś transformacja musi zachodzić. O nie, oni klikają dalej w to. A tutaj co się dzieje? Mamy głosowanie. Posłuchajmy, co gadają. Hold on, whoa. First of all, I didn't okay. Care. I was in medical. Second of all, the vents on this map can go to literally everywhere. So, that's a real hasty... Jak w ogóle zagłosował od razu na jego, nie spodobało mu się to jego wytłumaczenie. What? Yeah, in medical, I didn't go... Oh my fucking god. Yeah, but there's a vent in medical, so... I'm skipping. Are you guys fucking for real? A był impostorem. What are you talking about? Yeah, the I'll let you kill me. Nie bądź smutny. Ty w co się w ogóle striggerował, że cały czas. Co jest? Czemu oni chcą go przytulić? Straszne gówno. O, animacja Among Us, ale ja poklatkowo zrobiona w ogóle jakoś dziwnie, nie? No, tak zrobiona zdjęcie po zdjęciu. To nawet nie, że to jest jakaś animacja w afterze czy coś. Dobra, i mamy... Co? Co? Pistolet strzelający miłością? 25? Czy autor tego filmu ma 25 lat? Czy o co chodzi? Dlaczego 25 akurat? Aha, na urodziny przyjaciela. Dobra. No, całkiem ciekawe. Szkoda, że bez audio tylko. Co? Co? Ciasto, ej, jakieś okropne jak dla mnie, nie wiem dlaczego. Ej, popatrzcie, to jest rekonstrukcja całej mapy, znaczy całej mapy. To jest rekonstrukcja jakby fragmentów, które są ze sobą połączone. Różne, wiecie, jakby różne kadry i no ta mapa będzie nawet całkiem spoko. I z tego co widać, to będzie jednak chyba jakieś chodzenie w kółko. Przynajmniej miejmy nadzieję, że ta mapa będzie lepiej zbalansowana niż te latające i pewnie jak się nazywa, sorry, bo mi się trochę mylą te nazwy. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już niedługo, bo jutro w kolejnym odcinku na moim kanale, więc cześć.